Pierwszy list do Koryntian, rozdział 11. Rozdziały od 11 do 14 zawierają pouczenia dla ludu Bożego dotyczące całego okresu chrześcijaństwa. Pouczenia przedstawiają Boży porządek dla wspólnych zebrań lokalnych zgromadzeń. Wielką łaską jest to, że pomimo powszechnej w chrześcijaństwie dezorientacji oraz faktu, że na wielu miejscach porządek Boży został zastąpiony ludzkim porządkiem, mamy dostęp do zapisu inspirowanych myśli Bożych odnośnie sposobu zgromadzania się wierzących. Powinniśmy odrzucić związki ze zgromadzeniami, które nie respektują tych Bożych zasad, i zgodnie z apostolskimi wskazówkami zgromadzać się w prostocie Bożego porządku urzeczywistnianego w szczerym, uniżonym posłuszeństwie wobec Słowa Bożego. Myśli z rozdziału 11 od wersetu 17, 18, 20, 33 do 34, jak również 14 rozdziału od wersetu 23, 26, 28, 34 do 35 traktują o ludzie Bożym zgromadzonym wspólnie, lokalnie, na danym miejscu. Najpierw w rozdziale 11 od 1 do 16 wersetu zawarte są pouczenia odnośnie porządku Bożego w zgromadzeniu. Po drugie, w rozdziale 11 od 17 do 34 wersetu napisano, że sam Pan jest punktem centralnym zgromadzającym swój lud. Pamięć o Jego osobie oraz pragnienie obchodzenia Jego wieczerzy motywują do udziału we wspólnych spotkaniach wiernych. Znajdujemy tu pouczenia odnośnie okoliczności oraz sposobu zachowania się stosownych do tej świętej, wzniosłej, uroczystej chwili. Po trzecie, w rozdziale 12 obecne są wskazówki dotyczące suwerennego działania Ducha Świętego, rozdzielającego dary w ciele Chrystusowym, każdemu poszczególnie jak chce, mówi o tym werset 11. Nasze zgromadzenia winny być zdeterminowane przez fakt, że wierzący są członkami jednego ciała i rządzone zasadą, że Duch Święty jest siłą kierowniczą dla każdej posługi. Po czwarte, w rozdziale 13 zamieszczono pouczenie, że siłą, która ożywia ciało Chrystusa i zagrzewa do działania, jest miłość. Źródło i motor każdej prawdziwej służby dla Boga. Po piąte, w rozdziale 14 pojawiają się instrukcje dotyczące sposobu wykonywania wszelkiej posługi podczas wspólnych zebrań. Wszystko ma odbywać się w miłości, ku wzajemnemu zbudowaniu i zgodnie z Bożym porządkiem. Po wskazówkach zawartych w pierwszej części listu dotyczących naszego osobistego postępowania następują kolejne dotyczące Bożego porządku w stworzeniu. Mają one na celu uświadomić nam, mężczyznom i kobietom, istotę wzajemnych relacji. Przygotowują równocześnie do zajęcia właściwego miejsca w zgromadzeniu i respektowania tych właśnie wzajemnych relacji. Wiersz drugi. Pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 11. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. Apostoł z radością w duchu Bożej łaski rozpoczyna kolejną część swojego listu od słów pochwały. Pomimo, że we wspólnocie w Koryncie było tak wiele spraw godnych potępienia, apostoł znajduje powód do pochwały Koryntian. Jest wdzięczny za to, że mimo pytań i wątpliwości
mieli go wciąż w pamięci i zachowywali pouczenia oraz zarządzenia, jakie im przekazał. Werset 3 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 11. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Ten werset został zaczerpnięty z Biblii Tysiąclecia ze względu na właściwsze w tym kontekście użycie słów mężczyzna i kobieta zamiast mąż i żona. Jeszcze raz czytam ten werset. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Z kolejnych słów pouczeń wynika, że pośród wierzących w Koryncie istniały również poważne uchybienia innego typu niż te omawiane we współczesnych, we wcześniejszych częściach. Zdarzało się, że kobiety zapominały o konieczności podporządkowania się mężom, a mężczyźni rezygnowali z przypisanej im zwierzchności. Apostoł chce zapobiec nieporządkowi i posługuje się często stosowaną w Piśmie Świętym metodą wyjaśniania pytań i trudności. Prowadzi nas do miejsca, w którym będące przedmiotem niejasności zasady przedstawione są po raz pierwszy. Relacje pomiędzy mężczyzną a kobietą zostały ustanowione już w akcie stworzenia. Prawdą jest, że w Chrystusie, nowym stworzeniu, nie ma niewolnika ani wolnego, mężczyzny ani kobiety. Mówi o tym m.in. drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset i Galacjan, 3 rozdział, 28 werset. W starym, to znaczy w pierwszym stworzeniu, jak również w zgromadzeniu, różnice te wciąż istnieją. Jakkolwiek nadane chrześcijanom wspólne przywileje są bezspornie wielkie, nie odsuwają one jednak porządku stworzenia, zaś chrześcijanin, żyjąc wciąż w swym śmiertelnym ciele, odpowiedzialny jest za respektowanie tego porządku. Apostoł naucza, że pierwszą zasadą powiązaną ze stworzeniem i jego porządkiem jest ta, że głową każdego męża jest Chrystus. Nie ma tu żadnej wzmianki o tym, że Chrystus jest również głową swojego zgromadzenia. Tu przedstawiony jest Chrystus, który stał się człowiekiem i wkroczył w obraz stworzenia, zajmując należne mu pierwsze miejsce. Stwierdzenie, że mężczyzna jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg, w żaden sposób nie ujmuje boskości Jezusa. Widzimy zatem, że porządek stworzenia jest prosty, a jednocześnie piękny. Głową kobiety jest mężczyzna, głową mężczyzny Chrystus, zaś głową Chrystusa Bóg. Wszelkie bezprawie, nieporządek i idąca za tym moralna nędza w otaczającym nas świecie biorą swój początek w tej pamiętnej chwili, gdy kobieta została podstępem zwiedziona do opuszczenia swojego miejsca podporządkowania mężczyźnie, a mężczyzna nie spełnił swojej zwierzchniej roli względem kobiety. Co do porządku stworzenia, zawiedli oboje. Jednak Chrystus przyszedł do tego właśnie stworzenia, żył w nim jako człowiek i nie zawiódł ani razu. Od początku do końca swojej cudownej drogi był człowiekiem wykonującym posłusznie jedynie wolę Bożą. I to aż do śmierci. Podczas gdy upadek człowieka wypełnił świat bezprawiem i głęboką nędzą, doskonałość Chrystusa przyniosła porządek i błogosławieństwo wszystkim tym, którzy poddadzą się Jemu jako głowie. Ostatecznie zaś, gdy nastanie chwila, że Bóg będzie wszystkim we wszystkim, przez Niego zostaną powołane do bytu nowa ziemia i nowe niebo. W kręgu chrześcijańskim należy cały czas praktykować i radośnie przeżywać błogosławieństwa płynące z owego Bożego porządku
w stworzeniu. Gdyby kobieta podporządkowała się mężczyźnie, który w odpowiedni sposób wykonywałby swoją zwierzchność wobec niej, będąc poddanym Chrystusowi, jedynemu, który jest doskonale poddany Bogu, wtedy zamiast wszechobecnego pomieszania i panującego bezprawia miałyby miejsce porządek i wzajemna zależność. Wersety od 4 do 6 z 1 listu do Koryntian, rozdziału 11. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona, bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Apostoł kontynuuje pouczenia, pokazując przeniesienie porządku stworzenia na wierzących mężczyzn i kobiety. Wskazuje na modlitwę, w której wołamy do Boga za siebie lub za innych, i na prorokowanie, gdy na zlecenie Boże przemawiamy do innych ludzi. Paweł poucza, że w trakcie modlitwy i prorokowania głowa kobiety powinna być nakryta na znak uległości, natomiast głowa mężczyzny na znak zwierzchności nie. Mężczyzna modlący się lub prorokujący z nakrytą głową przynosi ujmę samemu sobie, ponieważ staje przed Bogiem, porzucając jednocześnie swoje stanowisko zwierzchności, jakie powierzył mu Bóg. Czy w takich okolicznościach może się dziwić, że ani Bóg, ani też ludzie nie będą chcieli go słuchać? Gdy zaś kobieta modli się lub prorokuje z nienakrytą głową, widoczny jest jawny paradoks. Jako osoba modląca się wyraża swoje stanowisko poddania przed Bogiem, jako że modlitwa jest wyrazem zależności i poddania wobec Boga, lub gdy prorokuje, wyznaje, że przemawia z Jego obecności, podczas gdy w rzeczywistości w tym samym czasie porzuca nadane jej przez Boga stanowisko podporządkowania. W każdym z tych przypadków i mężczyzna, i kobieta przynoszą ujmę samym sobie, ponieważ nie trwając na właściwym sobie stanowisku, zniesławiają się w oczach Boga. Kobieta z nienakrytą głową zajmuje w praktyczny sposób miejsce mężczyzny, którego głowa jest ogolona lub ostrzyżona. Już sam fakt, że dla kobiety rzeczą hańbiącą jest bycie ogoloną, powinien skłaniać ją do tego, aby nakrywała swoją głowę. Werset 7. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Apostoł pokazuje nam teraz podstawę dla tego porządku w stworzeniu. Mężczyzna został powołany, aby jako reprezentant i przedstawiciel Boga władać nad ziemią. Do jego odpowiedzialności należało również zachowanie powierzonego mu autorytetu. Poprzez wykonywanie swego zadania miał uwielbić Boga. Kobieta zaś postawiona przez Boga jako towarzyszka u boku męża, zachowując swoje miejsce uległości, ma służyć chwale i chlubie męża. Wersety od 8 do 10, 1 listu do Koryntian, rozdziału 11. Bo nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Apostoł przypomina nam, że kobieta została stworzona z mężczyzny i dla mężczyzny. Z tego też powodu powinna nosić na głowie znak, który wskazuje na to, że posiada ponad sobą pewną zwierzchność. W ten sposób wydawane jest świadectwo nie tylko przed ludźmi,
ale również przed istotami duchowymi, aniołami, które są żywo zainteresowanymi obserwatorami zarówno porządku w Bożym stworzeniu, jak i Bożej mądrości, przejawiającej się w Jego kierownictwie w zgromadzeniu. Możemy to też zauważyć w 1 Koryntian, 4 rozdział, 9 werset oraz Efezjan, 3 rozdział, 10 werset. Wersety od 11 do 12 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 11. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Niemniej jednak kwestia zwierzchnictwa i poddaństwa w żaden sposób nie zmienia faktu, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta są zależni od siebie nawzajem. Jest to zależność, którą należy praktykować w Panu. W dzisiejszym świecie zarówno mężczyźni, jak i kobiety porzucają swoją lojalność i wierność wobec Boga, dążąc w coraz to większej mierze do niezależnego, egocentrycznego życia. W przeciwieństwie do tego, chrześcijaństwo uczy nas zależności od Pana i od siebie nawzajem oraz poznania, iż to wszystko jest błogosławieństwem i pochodzi od Boga. Jakże moglibyśmy żyć niezależnie od tego, w którym mamy swój początek i któremu zawdzięczamy swoje istnienie? Wersety 13 do 15 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 11. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. Odchodząc od tematu porządku stworzenia, apostoł zaczyna mówić o naturze, która poucza nas, co jest przyzwoite i właściwe. Skoro w swoich długich włosach kobieta posiada naturalne okrycie, zatem sama natura wskazuje na jej miejsce w uległości, jak również na to, iż jedynie kobieta skromna z nakrytą głową jest piękna. Podczas gdy ta, która obcina włosy i naśladuje ślepo mężczyznę, bywa przez wszystkich pogardzana. Podobnie mężczyzna, mając długie włosy, ściąga na siebie hańbę. Werset 16. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Ostatecznie apostoł może powołać się na zwyczaje. Jeśli ktoś chce się spierać, pozostaje sam ze swoim zdaniem, które jest przeciwne normom obowiązującym w zgromadzeniu. Widzimy zatem, że jeśli w ten sposób nie zostaną naruszone ważne zasady dla utrzymania porządku, można odwołać się również do obyczajów. Pogardzanie obyczajami nie wynika zapewne z kierowania się względami sumienia lub też duchowości, a jest raczej przejawem działania cielesności. To próżność każe nam zabiegać o to, by koniecznie się wyróżniać spośród innych i wywyższać nad innymi. Aby przedstawić właściwe stanowisko mężczyzny i kobiety w ich wzajemnych relacjach, apostoł mówił o porządku obowiązującym stworzenie, od 3 do 10 wersetu, o tym, co jest słuszne w Panu, 11 i 12 werset, oraz o sprawach uznawanych jako dobre zwyczaje, werset 16. W kolejnym fragmencie przedstawia potrzebę utrzymania porządku Bożego podczas spotkań ludu Bożego. Do tego tematu przygotował czytelników poprzez rozważenie Bożego porządku przejawiającego się w stworzeniu. Werset 17. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Niestety w zgromadzeniu w Koryncie istniały tak poważne naruszenia porządku, iż obchodzenie wieczerzy pańskiej z zasady przyczyniającej się do ich błogosławieństwa było powodem do sędziowskiej ingerencji Bożej wobec nich.
Zgromadzali się bowiem nie ku lepszemu, lecz ku gorszemu. Wersety od 18 do 19 pierwszego listu do Koryntian, od 11 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 11. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Zejścia Koryntian w charakterze zgromadzenia, zamiast być wyrazem jedności członków jednego ciała, co jest przedstawione w jednym chlebie, zdradzały jedynie ducha podziałów. Istniały bowiem wśród nich rozłamy prowadzące do powstania wewnątrz zgromadzenia partii i herezji, inaczej mówiąc sekt. Obydwa wyrażenia są różne w języku greckim i wyrażają też inne myśli. Podział, greckie schizma, określa odmienne poglądy, myśli i odczucia istniejące w zgromadzeniu. Z kolei rozdwojenie lub partyjność, greckie herezja, to sekta, czyli grupa, która odszczepia się od ogółu świętych i ma na celu popieranie jakiejś szczególnej nauki lub podążanie za wyróżnionym nauczycielem. Najwyraźniej w zgromadzeniu w Koryncie istniały obydwa te stany. Jednak wewnętrzne podziały, jeśli ich się nie osądzi, szybko prowadzą do powstania widocznych na zewnątrz partii i sekt, a nawet do zupełnego rozłamu zgromadzenia na poszczególne ugrupowania. Stan zgromadzenia w Koryncie był najwyraźniej tak zły, iż Bóg dopuścił, by te wewnętrzne podziały przerodziły się w powstanie odrębnych partii. Bożym zamiarem było wskazać tych, którzy stali po stronie prawdy. Są oni nazwani tu prawdziwymi chrześcijanami. Wiernie przetłumaczone sprawdzonymi chrześcijanami lub takimi, którzy potwierdzili swą wartość jako chrześcijanie. Zło rozwinęło się już w takim stopniu, iż nie istniała żadna inna droga do zachowania świadectwa prawdy. Konieczne było dopuszczenie do ujawnienia się zła, aby na tej drodze uwidocznić prawdę. Zobaczyć możemy podobną myśl w Tytusa, 3 rozdział, 10 werset, gdzie jest mowa o człowieku sekciarskim, którego należy unikać. Wersety od 20 do 22 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 11. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie. Za to was nie pochwalam. Gdy Koryntianie zgromadzali się, czynili to, by rzekomo celebrować wieczerzę pańską. W praktyce jednak świętowali swoją własną ucztę. Apostoł mówi, każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy. Pamiątkę Pan Jezus ustanowił pod koniec wieczerzy paschalnej. Najwyraźniej faktem Koryntianie wykorzystali za przykład i zgromadzenia rozpoczynali wspólną ucztą, kończąc je obchodzeniem pamiątki śmierci pańskiej. W trakcie przyjmowania posiłków dopuszczali do tego, by biedniejsi spośród nich odchodzili głodni, podczas gdy inni pili w nadmiarze. Rzeczą oczywistą jest, że zgromadzenie nie jest miejscem spotkań towarzyskich. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Pyta apostoł. Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Czyżby chcieli przez swoje zachowanie zawstydzić i upokorzyć ubogich, gardząc tym samym zgromadzeniem, które przecież obejmuje zarówno bogatych, jak i biednych? Apostoł już po raz drugi mówi dobitnie. Nie, za to was nie pochwalam. Wcześniej pochwalił wspólnotę z Koryntu za to,
że pamiętali o nim i zachowywali jego pouczenia. Mówił o tym werset drugi. Jednakże podziały między nimi i znieważanie Wieczerzy Pańskiej mógł jedynie potępić. Wprowadzili oni bowiem do zgromadzenia socjalne elementy prowadzące do unaocznienia społecznych różnic i pobłażania starej, grzesznej naturze. W ten sposób ich wspólne spotkania były właściwie praktycznym zaprzeczeniem zarówno Wieczerzy Pańskiej, jak i Zgromadzenia Bożego. Werset 23. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. By skorygować ten niegodny stan, apostoł przedstawia prawdę dotyczącą Wieczerzy Pańskiej w sposób, w jaki sam ją Pan ustanowił i objawił jemu, apostołowi Pawłowi. Wspominaliśmy już o tym, że nie otrzymał żadnego osobistego objawienia dotyczącego chrztu, który jest indywidualną sprawą każdego wierzącego. Jednakże na Wieczerzy Pańskiej opierają się wszystkie wzniosłe prawdy związane z jednym ciałem. Zostały one przekazane Pawłowi po to, aby głosił je dalej. Mimo że owej pamiętnej nocy 12 uczniów Pana było uczestnikami Wieczerzy, to nie od nich Paweł zdobył swą wiedzę na jej temat. Otrzymał od Pana specjalne objawienie, aby przedstawił je wierzącym wywodzącym się z pogan. Apostoł przypomina wzruszające okoliczności, w jakich Pan ustanowił wieczerzę. Stało się to tej nocy, której był wydany. W nocy, której złość człowieka sięgała zenitu, w godny uwielbienia sposób została ukazana bezinteresowna miłość Chrystusa. Tam, gdzie żądza doprowadziła do zdrady, miłość ustanowiła wieczerzę. Wersety od 24 do 25 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 11. A podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, na ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Człowiek pragnie nadać Wieczerzy Pańskiej charakter zagadkowy i tajemniczy, ale nie jest to właściwe. Wydarzenie to wypełnione jest wzniosłą prostotą i skromnością. Wyraża w prosty, a zarazem poruszający sposób pamiątkę śmierci Chrystusa. Chleb mówi o Jego ciele, o Nim samym, zaś kielich o Jego krwi, Jego dziele. Symbole ciała i krwi są od siebie oddzielone. Mówią o umarłym Chrystusie. Pan sam twierdził, iż oba symbole, zarówno chleb, jak i kielich, mają być odbierane na Jego pamiątkę. To nadaje wieczerzy wyjątkowy charakter. Staje się pamiątką. Nie polega na obchodzeniu czegoś, co w danym momencie rzeczywiście się dzieje. Jest to nawiązanie do nauki głoszonej w niektórych chrześcijańskich religiach, mówiącej, iż podczas każdego obchodzenia Wieczerzy Pańskiej lub częściej jej zniekształconej imitacji, zbawsze dzieło Chrystusa na krzyżu urzeczywistnia się w czynności liturgicznej. Pokrewne pojęcia tu to transubstancjacja lub przeistoczenie, ale nie są to rzeczy, które moglibyśmy znaleźć w Piśmie Świętym. Dlatego wiemy, że wieczerza nie polega na obchodzeniu czegoś, co w danym momencie rzeczywiście się dzieje, lecz jest przypomnieniem tego, co wydarzyło się w przeszłości. Ktoś kiedyś powiedział: Wieczerza Pańska ma przypominać nam o Chrystusie i Jego śmierci. Nie o naszych grzechach, lecz o tym, że zostały przebłagane i odpuszczone. My zaś zostaliśmy postawieni na pozycji umiłowanych. Kielich to nowe przymierze w Jego krwi, nie stare, pieczętowane przez krew kozłów i cielców, lecz nowe wraz ze wszystkimi błogosławieństwami, które są nam zapewnione dzięki krwi Chrystusa,
Jest to przymierze ukazujące Boga w Jego łasce oraz sprawiające, iż nasze grzechy nie będą wspominane już nigdy więcej. Werset 26. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przez jedzenie i picie zwiastujemy śmierć Pana do momentu, aż przyjdzie. Słowa te osądzają wszystkich, którzy z jakiegoś powodu twierdzą, iż nie jest już konieczne obchodzenie Wieczerzy Pańskiej. Tej uroczystości nie wolno nam zaniedbać aż do momentu Jego przyjścia. Werset 27. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Po przypomnieniu wierzącym o prawdziwej istocie Wieczerzy Pańskiej apostoł ostrzega przed uczestniczeniem wieczerzy w sposób niegodny. Ponieważ Koryntianie nie osądzali swojego postępowania i swoich dróg oraz nie rozpoznawali, o czym mówi chleb i kielich, o ciele i krwi Pana, jedli i pili w sposób niegodny. Nie widzieli różnicy pomiędzy normalnym posiłkiem a tym, co było pamiątką wydanego za nas ciała Pana i Jego przelanej krwi. Wersety 28 i 29. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Aby skorygować niegodne postępowanie Koryntian, apostoł wzywa każdego spośród nich do doświadczania, to znaczy badania szczerego wglądu samego siebie. A dopiero wtedy będą godni spożywania Wieczerzy Pańskiej. Badanie i osądzanie wszystkiego, co stoi w opozycji do śmierci Chrystusa, jest obowiązkiem zupełnie osobistym. Po osądzeniu samego siebie nie należy wstrzymywać się od spożywania Wieczerzy Pańskiej, wręcz przeciwnie, gdyż słowo mówi i tak niech je. W ten sposób będziemy zachowani od niewłaściwego udziału Wieczerzy Pańskiej. W wersecie 29 przy słowie ciało nie znajdujemy dopełnienia Pańskie czy też Pana. Oznacza to, iż jest tu mowa o jednym ciele, którego członkami są wszyscy chrześcijanie. Werset 27 traktuje o rzeczywistym ciele Pana, jakie przyjął przychodząc na ziemię. Musimy pamiętać, że nieporządek w Koryncie przynosił ujmę obu sprawom, zarówno Wieczerzy Pańskiej, jak i zgromadzeniu. Wersety 20 do 24. Wersety od 30 do 32 pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 11. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Pomieszanie i stan ewidentnego nieporządku obecne pomiędzy wierzącymi w Koryncie sprowadziły na nich działanie karcącej ręki Pana. Bezpośrednim tego skutkiem była duża liczba słabych i chorych wśród nich, a nawet, jak czytamy, niemała część z nich zasnęła. Ci ostatni zostali usunięci ze zgromadzenia na ziemi przez śmierć. Fakt ten doprowadza apostoła do podkreślenia ważnej zasady chrześcijańskiego życia. Mówi mianowicie, że gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Przy tym nie wystarczy, abyśmy osądzali jedynie swoje czyny i praktyczne postępowanie, czyli to, co się ujawnia na zewnątrz. Nieodzowne jest szczere osądzanie również ukrytych motywów osobistych myśli i skłonności, kształtujących stan naszej duszy. Zaniedbując osądzanie siebie, zmuszamy Pana do ingerencji, czyli wychowawczego karcenia. Karcenie również jest objawem Jego nieskończonej łaski wobec nas, która wychowuje nas teraz,
zamiast skazać w przyszłości na potępienie jako grzeszników żyjących do pewnego czasu bezkarnie. W liście tym możemy zauważyć ewolucję pouczeń apostoła. W rozdziale 8 jesteśmy przestrzegani przed ranieniem sumień naszych współbraci. To grzech przeciw Chrystusowi, jak mówi 8 rozdział, wiersz 12. W rozdziale 9 Słowo Boże napomina nas, abyśmy trzymali nasze ciała na wodze, aby nie okazało się, że my, którzy nauczamy innych, zostaniemy odrzuceni, jak mówi werset 27 rozdziału 9. W rozdziale 10 przestroga dotyczy tego, by nie pobudzać Pana do zazdrości, o czym mówi werset 22. Polskie tłumaczenie Biblii używa w tym 22 wersecie słowa gniew zamiast zazdrość, aby nie pobudzać Pana do gniewu. O ile ingerowanie w sumienia innych wierzących i niezważanie na nie jest sprawą naprawdę poważną, o tyle pobudzanie Pana do zazdrości jest wręcz karygodne. Pobudzony do zazdrości Pan zadziałał niegdyś zgodnie ze swoją własną chwałą oraz świętością i wielu spośród grzeszników zostało pozbawionych życia. Wersety 33-34. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili, a zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. W dzisiejszym chrześcijaństwie nie dochodzi zbyt często do tak poważnych uchybień, ale nie zawdzięczamy tego własnej pokorze i posłuszeństwu oraz postępowaniu zgodnemu z Bożym porządkiem. Chrześcijaństwo zniekształciło prawdziwe znaczenie wieczerzy pańskiej i wprowadziło tu porządek ludzki. W Koryncie miały miejsce skandaliczne nadużycia w udziale w wieczerzy pańskiej. Jednak Koryntianie nie stracili z oczu jej właściwego znaczenia, ani nie zmienili jej istoty. W rzeczywistości współczesny Kościół odrzucił wiele spośród błędów i nadużyć Koryntian, jednak zatracił prawdziwe znaczenie i sens wieczerzy pańskiej. Jakkolwiek straszne było zło w Koryncie, to jednak zło dzisiejszego chrześcijaństwa jest znacznie gorsze. Ono uczyniło bowiem z wieczerzy narzędzie łaski. W uroczystości, o której Pan powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę, chrześcijanie biorą udział w nadziei uzyskania określonych błogosławieństw dla samych siebie. Wieczerzy mającej być zaspokojeniem pragnień jego serca używa się jako sposobności do szukania łaski dla swojej własnej duszy. Jakże złe jest przekształcenie przeznaczonej dla świętych Pana wieczerzy pamiątkowej w sakrament mający rzekomo służyć grzesznikom ku zbawieniu. Co więcej, chrześcijanie, trudząc się nad eliminacją niegodnego sposobu spożywania wieczerzy pańskiej, dopuścili do niej niegodne osoby. Wielkie państwowe kościoły nie są w stanie wyłączyć z pamiątki nieodrodzonych, idących na zatracenie współwyznawców. Udział w niej stoi otworem dla świata na równi z wierzącymi. Chrześcijaństwo nie tylko zniekształciło istotę i znaczenie wieczerzy pańskiej, ale również wprowadziło swój własny porządek w jej przestrzeganiu. Ogólnie przyjęto, że nikt nie może jej podawać, jak tylko upoważniony do tego przez człowieka dostojnik kościelny. Godny uwagi jest fakt, iż w liście do Koryntian, w którym tak wiele mówi się na temat porządku Bożego w zgromadzeniu, nie znajdujemy choćby najmniejszej wzmianki o słudze starszym ani diakonie. Właśnie w tym rozdziale zajmującym się tak poważnymi nieprawidłowościami nie napisano, iż miałyby one zostać uregulowane przez powołanie pełnomocnika, który podawałby wiernym wieczerzę pańską. Wręcz przeciwnie, przedstawiona jest jedynie prawdziwa istota wieczerzy oraz położony nacisk na właściwy stan uczestniczącej w niej duszy, podczas gdy w samym rozdzielaniu wieczerzy wszystko pozostawione jest wolnemu, nieograniczonemu działaniu ducha. Kolejny rozdział pouczy nas odnośnie uzewnętrzniania się działania Ducha Świętego w zgromadzeniu.
Koniec rozważania rozdziału 11.